starost, to ułożony został konkurs w ramach osi drugiej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, POWER. Do 11 września należy złożyć wniosek. My w ramach poprzedniej perspektywy finansowej realizowaliśmy takie dwa projekty. Przypomnę, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z powiatami zamborskim i łużyńskim. W zeszłym roku, półtora roku temu, liderem tego projektu był Wolno. W tym roku liderem będzie powiat łużyński. Ten konkurs, środki na ten projekt to są 2 400 000 zł, z czego 1 150 zagospodaruje Wąża, 600 000 Zambór i 650 000 powiat pełneński. Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy. On dotyczy staży i pracy interwencyjnych dla osób bezrobotnych. Są to środki dodatkowe, konkursowe, poza tymi środkami Funduszu Pracy, jakimi dysponuje Urząd Pracy. No, uważamy, że trzeba korzystać z tym, że tutaj wkładu własnego nie ma. Środki są czysto do wzięcia, więc jak może można, to wydaje mi się, że należy korzystać z tych możliwości dodatkowego pozyskiwania środków przez powiat. Te środki będą stanowiły dochód powiatu. Także prosiłbym radnych Państwa o podjęcie tej uchwały. Proszę. Radny, proszę Pana. Otóż ja powiem szczerze, że nie mam nic przeciwko temu, aby te środki wpłynęły do Urzędu Pracy i żeby Urząd Pracy te środki wykorzystał na poprawę, powiedzmy, zatrudnienia też w ludzi. Natomiast dziwi mnie nazwa tego projektu. Już tutaj się dowiadujemy, proszę Państwa. Powiat Koleński przystępuje jako partner do projektu Pendolino do zatrudnienia. Pendolino, czy u nas w kraju nie ma naprawdę polskich wyrazów, które te Pendolino by zastąpiły? Musi być to użyte jak gdyby coś zupełnie innego. Czy my naprawdę musimy się wstydzić swojej mowy, to jest po pierwsze. Bo mnie osobiście Pendolino kojarzy się ze źle wydanymi pieniędzmi z budżetu państwa. To źle wydane pieniądze, które zostały wydane na zakup tych pociągów. Natomiast ja tu mam nasz krajowy pociąg, nazywał się FLIR. To równie dobrze marszałek mógł napisać FLIR do zatrudnienia. FLIR do zatrudnienia. I byłoby to samo, że nieprodukowany jest dla naszej kolei ten flirt, tylko właśnie te Pendolino, które jest kupione i finansuje się pracę właśnie tym ludziom, którzy produkują te pociągi we Włoszech. A później ten pracownik, który by u nas zarobił, odprowadziłby podatek, kupiłby coś, też by zapłacił podatek i ten podatek mógłby trafić do szpitala w Kolnie. Niestety on trafia we Włoszech. W rozmowach dotyczących zawierania umowy na ten projekt ja podniosę ten problem nazwy programu. Zobaczymy, co się da zrobić na przyszłość. Przynajmniej postaracie się już na początku reagować i unikać takich. Myślę, że tutaj marszałek, bo to myślę, że to są pieniądze marszałka. W związku z tym marszałek musiał chyba odnieść, żeby wymyślić taką nazwę tego programu. To są pieniądze POWER, ten program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. To są pieniądze przyznawane bezpośrednio przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To rozumiemy, że pani na województwo. Na województwo. Zostawiła te pendolino do tutaj pan. Na województwo. Jest to pierwszy z konkursów w tym roku. Jeszcze tylko w przyszłym roku będzie ten konkurs, projekt konkursowy realizowany jeszcze w przyszłym roku.
tylko dwa będą, to postaramy się przynajmniej przy drugim uniknąć tych. Może będziecie mieli wpływ na to. No, dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym temacie chce zabrać głos?